Damska. Damskim okiem Damska. Zerknę. Proszę. Spadło. No, jakaś obrączka jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejsze poszukiwania z wykrywaczem metali będziemy prowadzić na łące, która jest przyległa do naszego miasta. Spodziewamy się tutaj bardzo dużo ciekawych różnych rzeczy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscowości Susz, dawniej Rosenberg. Ja również Was witam przy moim pierwszym sygnale, przy moim pierwszym dołku. I co? I nic. I mój pierwszy sygnał to drucik. Tymczasem mam już pierwszy sygnał. Jest on głęboko ulokowany w ziemi. Zobaczymy, co tutaj kryło się i czekało, aż ja to wykopię. Gdzieś tutaj. Sygnał jest tutaj. Sygnał jest tutaj. Chyba. Może propaintera ci pożyczyć? Nie, mam swojego, tylko morduję się, żeby go wyciągnąć, bo kurtka robi swoje. Jest tutaj ten sygnał. Gdzie on mi się tu ukrył? Może coś ciekawego będzie. Spadło. No patrzcie. Ucieka mi ten sygnał. Ale to jaka adrenalina. Jest tutaj. O! Jest tutaj. Jest tutaj. O, i jest. Kawałek jakiejś obrączki. Obrączki. No i jest sygnał. Chciałam podkopać, a tu prawie że na wierzchu leży. Zobaczcie sami co. Jest monetka, ale... A co to jest za moneta? Jakaś pruska, pewnie widać orła w koronie, ale do końca też nie wiem. A weź daj drugą stronę, rewers. Zaraz no, zobaczymy, co to jest. Z drugiej strony to lipa, ciężko cokolwiek. Ciężko. No, a przekręć, zobacz, bo tutaj tak pewnie wszyscy już widzą, o co chodzi. Żeby złapać jakieś informacje, które są tutaj wybite. Ale ciężko, sami zobaczcie. Ciężko cokolwiek, ale... Z tej strony jest orzełek w koronie. O. Jakiś grosz może? Ciężko się do tego odnieść na tą chwilę. Ewelinka znalazła monetkę, natomiast ja tuż obok guzik. I to guzik nawet w ładnym stanie zachowania. Nie posiada żadnych napisów, natomiast ma, zobaczcie, uszko. Guzik 19-wieczny, tak zwany pełny. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku 2023. Zamykamy rok poszukiwaniami. Jak co roku? Jak co roku. Ogólnie ten rok był dla nas udany, jeżeli chodzi o poszukiwania i o życie osobiste. Natomiast nie było spektakularnych odkryć. Może w przyszłym roku uda się coś ciekawego znaleźć, takiego, żebyście się razem cieszyli z nami. Na pewno. Będzie. Możecie nam tylko życzyć. O, oczywiście, nie? A tymczasem, żeby nie pogłębiać się, to wszystko trzeba szukać. Może jeszcze w tym roku uda się coś znaleźć. Przecież jeszcze kilka godzin poszukiwań przed nami. A kto szuka, ten znajduje, prawda? Tak jest. Działamy.
właśnie tu w tym dołku znalazłam tak jakby pamiątkę, kawałek nieśmiertelnika związanego właśnie z miastem Susz i jest tutaj właśnie napisane Rosenberg. Tak właśnie kiedyś nazywała się nasza miejscowość Susz. Tak po wyczyszczeniu właśnie wygląda fragment psiego nieśmiertelnika, a z drugiej strony widać nawet tutaj trochę psa. Jak zwykle kopie i ukopać się nie może. Głęboki. A bo gdzieś się, a nie, tutaj jest, bo był na wierzchu ten sygnał, potem spadał mi dołek, a jest teraz tutaj. Zaraz obaczymy, co to jest. Działa. Jest obrączka albo pierścionek. Poka. Jak pokażę, jak wygląda. Coś okrągłego. Jakaś albo po prostu podkładka dziwna. A mnie to wygląda na coś fajniejszego niż podkładka twoja. Zaraz zobaczymy. W międzyczasie zrobię zbliżenie z bliska. Będzie lepiej widać. Czyżby rok się zakończył sukcesem? Znalezieniem jeszcze biżuterii. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Spójrzcie z bliska. O, obrączka, ale mosiężna. Damska. Damskim okiem damska. Zerknę. Proszę. O, spadło. No, jakaś obrączka jest. Ale chyba nie jest to złote jakieś, główienko. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Oczywiście, że tak. Było blisko, ale to nie złoto. Czujesz? Czuję. Było blisko, a nawet bardzo blisko. Na początku znalazłem pierścień metalowy, teraz mosiężny, coraz bliżej pierścienia złotego. Olivia nie umie robić cukru pudru. I tyle się nagadali. Hania przychorowała na ospę. Na łospę. I ma ból gardła. Co? Maluszku mój kochany. O, kurde no. Z tym zasięgiem. Co? Jeszcze raz powiedz, bo tu nie mam zasięgu. Hania, albo jesz tak, albo wcale, albo poczekasz, aż mamusia wróci i ci zrobi. Wszystko możesz zjeść, tylko ty nie masz apetytu. No to zajrzyj do lodówki. O! Niech Olivia pójdzie do Volvo, tam są 3 jogurty z tyłu w samochodzie. No nie wiem, czy 3 jogurty. Tylko od razu nie jest, bo jest zimny. Ja zaraz im powiem. No to kocham cię, pa. Ja cię normalnie jedziesz coś. Już nie wymyślać, za niedługo będę, pa. To są kolejne moje znajdki. 20 zł PRL. Jakaś kawałek części od czegoś. To mi wygląda na kawałek serduszka. Śmieję się, ale nie wiem, co to jest. Guziczek jeden, drugi i trzeci. Ten jest jaki? Arsenowy. Także znajdki są. Szczęście w nowym roku. Będzie mi dopisywać na pewno, bo dzisiaj je mam. Zerknij, czy to może być kawałek zapalniczki? Zaraz zobaczymy. Część aluminiowej. No tak mi się wydaje, bo tu taka dziurka jest z tyłu. O, tak wiem. To wygląda. Może być. Może być. Może być. Ocenicie to sami. Ewelinka tam sobie podkopuje swój sygnał, a tymczasem u mnie odkrył się o tutaj taki sygnał. A myślałem, że to cała łyżka, a to tylko fragment. Fragment mosiężnej łyżki, takiej małej. Dobre cokolwiek,
A co u ciebie? Jeszcze nie wiem, bo nie mogę znaleźć tego. No. To podejdziemy i zobaczymy. I ku moim łoczom odkrywa się co? Naparstek. Naparsteczek. Zaraz wezmę szczotkę. Trochę go tu przejadę moją szczotką. I wydubiemy jeszcze ze środka. Ale jaki ładny. Jeszcze niedawno też znalazłam taki. W takim ładnym stanie. Rzadko się to zdarza, ale zobaczcie. Super. Naprawdę. To ile kopaliśmy dzisiaj? 2 godziny. 2 godziny mieliśmy dłużej pokopać, ale nie udało się, bo Hania co chwila wyzwania. No, jak chora, to taka marudna jest. Także najważniejsze, że tyłki przewietrzone. Ostatni dzień w roku na poszukiwaniach zaliczony. Nie zakopmy się. Troszkę wyszło. Ja wam pokażę, przez jakie bajoro się tu przyciągamy. Rzucę jak na tym. Listą daje radę. Ty tak go nie przechwalaj, bo się zaraz okaże, że wpadniemy tutaj. O Jezu, uważaj, tu dziura. Czuję się na tym, na wrak race. No to zaraz patrzę, odcinek. No matko. Zobaczcie. O! I wyjeżdżamy na ulicę. Także zbieramy się, jedziemy do domu. Naszego dzieciątka. Moja kobieca ciekawość nie daje mi spokoju. Zaczęłam wyszukiwać sobie tej oto monety, którą dzisiaj znalazłam w internecie. No i w tym pomaga mi kto? Nasza Hanunka. Drodzy widzowie, już się zbiera koniec roku. Koniec roku się zbiera. I no, ja jestem dalej chora, a ja jestem tak chora, że jak coś piję i jem, to mnie boli od tego gardło, od połykania. I do tego mam ospę. No, już się zaczyna coś tu pojawiać, krusteczki, tak? Bidułko. No, nie pomyślę, że to mogą być te krusty od tego, bo muszą być czerwone. No, już są czerwone. O, to mam dopiero 3 krosy. A to się nie liczy. Przyszły posiłki. Po drodze jeszcze dla Hani zakupiliśmy szampana, bo chcemy ten rok pożegnać wystrzałowo, prawda? Będziemy strzelać? Będziemy. Z korka? No. Także my tutaj z Hanią spędzamy dzisiaj wieczór. Niestety nigdzie nie wychodzimy. Natomiast wam życzymy szampańskiej zabawy, wszelkiej pomyślności w nowym 2024 roku. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego, co tylko sobie wymarzycie. Skarbów, miłości rodzinnych, mało chorób. No i przede wszystkim zdrowia. Uśmiechu. Zdrowia. Zdrowia i uśmiechu na twarzy, na co dzień. Napotykajcie na swoich drogach tylko ludzi, którzy będą wam sprzyjali, którzy będą dla was mili. I co? I cisza. Bądźcie zdrowi i miłej zabawy wam życzymy. Do siego roku. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Do siego tato roku to się mówi u Grincha. U Grincha. A my co? Idziemy? Kto się wie, mówcie. Hania, a my otwieramy? Szampana? Także do zobaczenia, a my zaczynamy szampańską zabawę w domu, przed TV. Mama baloniki nadmucha. Tak jest. Także przygotowujemy się do naszej szampańskiej zabawy. Tymczasem do nowego roku. Zdrówka i wszelkiej pomyślności jeszcze raz. I dobrej imprezy. I dobrej imprezy. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.